sposób znana. Ale może chcielibyśmy zacząć najprościej, czyli od takich własnych Państwa wspomnień poświęconych Tadeuszowi Konwickiemu. No i tutaj naturalnie chcielibyśmy zacząć od Pani Elżbiety Sawickiej, także z uwagi na tą bliskość właściwie geograficzną również. My wiemy też, że niedawno Pani rozmawiała z Tadeuszem Konwickim. Tak, właściwie pożegnałam się z nim w sobotę, 3 stycznia. To była taka nasza ostatnia rozmowa, dla mnie bardzo wzruszająca, ale i zabawna, bo to jest, zawsze z nim było tak, jak przed chwilą w tym nagraniu, którego słuchaliśmy, że mówił rzeczy niesłychanie poważne, serio, a potem nagle to odwracał jakimś dowcipem, żartem. Wycofywał się niekiedy z takich stwierdzeń lekko patetycznych, bo patosu nie znosił. A dlaczego uważam się za sąsiadkę? Bo byłam nią rzeczywiście przez kilka lat. Mieszkałam na Górskiego. Zaczęłam tam bywać na początku lat 70. Mieszkał tam mój narzeczony i dzisiejszy mąż, moja teściowa, z którą zresztą Konwicki się przyjaźnił w ostatnich latach życia. I mam tych wspomnień sąsiedzkich bardzo wiele, ale potem mam także wspomnienia dziennikarskie, bo ja po pewnym takim czasie długim, kiedy sądziłam, że nie wypada chodzić do sąsiada z prośbą o wywiad, że jest w tym coś takiego nieambitnego. To wreszcie się zdecydowałam i w 87 roku poprosiłam go o rozmowę i tak się zaczęło. Potem tych rozmów było już kilkanaście. Ale wracam jeszcze na chwilkę do tych czasów sąsiedzkich. Kamienica na Górskiego charakteryzuje się tym, że ma cienkie ściany. Wobec tego życie sąsiadów, pukanie młotkiem, jakieś zabawy sylwestrowe, słychać było bardzo wyraźnie i pan Konwicki tego nie znosił, opisał to zresztą w swoich Łże dziennikach, jak to sąsiedzi uprzykrzają mu życie. No i był czas, niestety, że uprzykrzała mu życie rodzina mojego męża. Konrad Sawicki, mój teść, chemik, wyprawiał bardzo huczne sylwestry w tym czasie, kiedy jego żona jeździła do Łodzi. Miałem właśnie nadzieję na jakieś dramatyczne szczegóły. A pan Konwicki tego nie znosił i łupał szczotką w podłogę. Nie zawsze kończyło się to jakimś miłym zdarzeniem, ale po rozwodzie moich teściów i potem jak ja tam nastałam na Górskiego, a jednocześnie nastąpiła przeprowadzka na inne piętro, zapanowała harmonia całkowita. Zaszłości były, ale postanowiliśmy któregoś razu z mężem pójść do pana Konwickiego i wyjaśnić sprawy i tak to się właśnie stało w 77 roku. Joasiu, popatrz, to jest zapis z Kompleksem Polskim. Tak się... No po prostu wszędzie znajdziemy pojednanie, Grażynko. No. Chcąc, nie chcąc, jakbym miał wybierać, z kim ja to rozmawiałem dzisiaj, a z naszą przyjaciółką z Rady Seniorów z Podkarpacia, że z Basią Stafiej, że tak naprawdę zawsze warto jednak utrzymywać stałą postawę, żeby być po prostu ugodowym. No i zobacz, jakie to jest, jak stoi to w sprzeczności z moimi słowami jeszcze sprzed chwili. No tak by się wydawało, ale tak nie jest. No bo my żyjemy właśnie w takich paradygmatach wojny, przygotowywania się do wojny albo do życia w zgodzie. Ci, którzy są żyć w zgodzie, to jest ich mało. Bo jakby policzyć tak, Konwicki, Barańczak, Ficek, Ficek i Nowosielski, ja i Grażynka Lange, to tylko ty nam zostajesz na pokładzie. Tylko ty, po prostu święta, niepokalana dziewica ugody, prawda? Zgody, porozumienia, zaufania, miłości i tak dalej, prawda? Jak ci z tym, Grażynko? No świetnie, no po prostu fantastycznie. No to posłuchajmy, jak tutaj mieliśmy pojednanie i próba naprawienia szkody przez sąsiadkę Tadeusza Konwickiego. Mążka zrobiła na nas ogromne wrażenie i poszliśmy do pana Konwickiego z różami. On nam ją pięknie zadedykował. No i tak to się zaczęło. No właśnie, skoro ten zapis jest już przed nami, no to oczywiście trudno nie zapytać o Konwickiego jako pisarza no, i związanego z opozycją, i publikującego w podziemiu, ale też oczywiście jakoś krytykującego w gruncie rzeczy pewne postawy, czy takie środowiska opozycyjne, jak pamiętamy Małą Apokalipsę na przykład. I patrzę tutaj na Joannę Szczęsną. Ja nie wiem, czy to można nazwać krytykowaniem, ponieważ ja chyba sobie nie przypominam, żeby Konwicki gdzieś się
wypowiedział. Dzisiaj nawet Adam Michnik na portalu Gazety Wyborczej pisze właśnie o takim sceptycyzmie daleko posuniętym. Natomiast moja ukochana książka, czyli Mała Apokalipsa, zaczyna się w ten sposób, że do pisarza, w którym możemy domyśleć się Konwickiego, przychodzi dwóch zawodowych, jego zdaniem, opozycjonistów, których możemy rozpoznać z jednej strony Wiktora Wroszyńskiego, z drugiej strony Jacka Kuronia, i proponują mu, żeby podpalił się pod Komitetem Centralnym. Nie jest to proste, bo trzeba też zdobyć benzynę, już pomijając inne dramatyczne szczegóły. Tak, z tym jest mnóstwo problemów, które czytelnicy Małej Apokalipsy powinni zapoznać się z nimi osobiście. Ja nie będę tutaj tego streszczać. Natomiast to był cały Konwicki, który, to o czym mówiła Ela, on nie był patetyczny i też on nie polemizował poważnie z opozycją. Natomiast on, nawet nie chcę powiedzieć, że to była karykatura, ponieważ to było napisane z takim bigiem, z takim wdziękiem, że my, opozycja, rozpoznając się w tym, zarazem nikt nie miał mu za złe i śmiał się. Druga taka historia, którą pamiętam, to jest spotkanie w salonie Walendowskich, chyba po Małej Apokalipsie, nie wykluczone, że po Kompleksie Polskim, gdzie było wielkie starcie między Kuroniem a Konwickim, i Konwicki powiedział wtedy, znowu przyszedł jakiś komisarz w skórzanej kurtce, który chce mi mówić, jak mam pisać książki. To oczywiście też przypomina nam o przynależności partyjnej Konwickiego, o tym powojennym okresie zawierzenia, poddania się jakiejś ideologii, no i potem jakim bolesnym przebudzeniu i pewnie też niechęci do jakiejkolwiek już takiej ortodoksji, prawda, czy organizacji, czy przynależności zbiorowej. Tak, to było u niego bardzo wyraźne. Mhm. On mówił, że nie znosi klaustrofobii żadnej, towarzyskiej, ideologicznej, i że ucieka ze środowisk, które chcą go zamknąć. Przecież nawet ucieczka od stolika w czytelniku miała taki charakter trochę, prawda? Elżbieta Sawicka mówiła, że była sąsiadką Tadeusza Konwickiego. Patrzę w stronę Piotra Matywieckiego. No nie sąsiada Tadeusza Konwickiego, ale jako ktoś, kto mieszka przy ulicy Wiejskiej. Na pewno pan często widywał Konwickiego wędrującego. Myślę, że... Nie trzeba było mieszkać przy Wiejskiej. Wystarczyło. Jorku, nie słychać cię, bo masz wyłączony mikrofon. Jakoś tak układać swoje życie, że musiało się prawie codziennie chodzić po Nowym Świecie. Wiem, Grażyn, powiem, bo to Pegasus po prostu mi zajmuje teraz, wiesz, i dlatego tak wolniej to pracuje. Już się przyzwyczaiłem. Mirek Urbaczewski do nas dołączył. Dzień dobry, Mirku. Dzisiaj o Tadeuszu Konwickim rozmawiamy, inspiracjach, Jerzy Nowosielski, Barańczak i Anna Ficek, która siedzi obok mnie. Także dzisiaj mamy ciekawie, dzisiaj jest ostro. Co słychać dobrego? Warszawa czy Bydgoszcz? Mirku, odbiór, tu Brzoza. Mirek pewnie jedzie samochodem. Może. Żeby pana Konwickiego prawie codziennie widzieć. Ja jestem chyba jedynym spośród państwa, którego osobiste wspomnienia o Konwickim są bardzo gorące, ale wyłącznie literackie. I sam cudowny mit, choć bardzo też i smutny w gruncie rzeczy, mit Warszawy, który on w swoich książkach stworzył obok innego, wcześniej jeszcze stworzonego mitu Wileńszczyzny, podowodował, że kiedy widziało go się na Nowym Świecie czy na Wiejskiej, to patrzyło się na niego w gruncie rzeczy jak na narratora jego własnych książek. To było nieodłączne. To było jednak też i bardzo wzruszające.
A co do tego, o czym już Państwo mówiliście, o tym trochę ścichatym, bardzo dyskretnym poczuciu humoru Tadeusza Konwickiego, to ja zawsze miałem takie poczucie, że on się uwielbiał, to wyczytywałem z wywiadów, bo jak powiadam, nie mogłem z osobistej znajomości, że uwielbiał się stylizować na takiego chytreńkiego, złośliwego Litwina. Chyba sądził, że mu to świetnie wychodzi. Wychodziło mu to świetnie, jeśli chodzi o wdzięk jego zdań. Natomiast czuło się pod tym również jakiś rodzaj, no nie chcę posunąć się za daleko, ponieważ to by go jednak skrzywdziło, bardzo dobrego człowieka w tym wszystkim. Człowieka niesłychanie empatycznego. Nie każdy pisarz, który potrafi fantastycznie oddać charaktery swoich bohaterów, jest wobec nich empatyczny. Czasami pomiędzy pisarzem a jego bohaterami jest jakiś rodzaj chłodnej, wyczuwalnej ściany. U Konwickiego nigdy tego nie było. Więc jeśli mam powiedzieć o tym patrzeniu na Konwickiego na ulicy Nowego Światu, to powiem, że patrzyłem na niego jak na jego książkę. Bardzo dużo prawdy jest w tym, co powiedziałeś. I o tym, że był dobrym człowiekiem i że właśnie nie dystansował się wobec bohaterów. Wspomniałeś też o Wileńszczyźnie. No, w jakiś sposób czuł się w pewnym momencie uwikłany w ten mit Wileńszczyzny. Chciał się z tego wyzwolić, ale nie bardzo mu to wychodziło. Pisał, że jak jeszcze raz o tym wspomnę, to niech mnie przechodzień zastrzeli. Nie wiem, czy pamiętacie, jest taki słynny fragment, co to mają zrobić czytelnicy, jeśli on jeszcze raz do tego wróci, ale wracał stale. Ale z drugiej strony, jeśli się go pytało o konkretne pewne rzeczy związane z Wileńszczyzną, to mówił: nie rób ze mnie jakiegoś wiecha Wileńszczyzny. Ja nie chcę ciągle o tym mówić. No właśnie, widzisz, kolejny grażunka o wątek Wileńszczyzny, Litwy. Chciałem cię zapytać retorycznie, czy byłaś na Litwie? Byłam raz, jak byłam w Burbiszkach. No, a to nie było... jak byłam w Burbiszkach, to ja byłam na granicy, proszę ciebie, z Litwą. I jezioro Gaładuś było jeziorem granicznym. I proszę cię, i tam w Sejnach była wycieczka do Wilna. I ja po raz pierwszy i ostatni w życiu byłam w Wilnie. Dopiero wtedy pierwszy raz zobaczyłam Wilno. No to super. A rodzina mojego męża, wujek Jurek, który mieszka w Leśnicy, mieszkał. Był z Wilna. Nigdy tam już powiedział, że tam nigdy nie pojedzie. Nigdy. Żadna wycieczka, żadne wspomnienia. Bo właśnie chce mieć wspomnienia i nic więcej. No dobrze, czyli jednak na Litwie byłeś. A Mirku, przypomnij mi, ty wspominałeś ostatnio o Łotwie chyba, prawda? O tym wyścigu z Łotwy, tak? Na Łotwie było. Nie, nie, to też było na Litwie. Też na Litwie. Przepraszam. Bo ty byłeś nie w Wilnie, tylko w... Gdzie ty byłeś? W Trokach. Nie, nie, nie. No drugie miasto w Litwie, na Litwie. Gdzie ty byłeś, Mirku? No w każdym razie, cóż, mamy drugiego protosplastę litewskiego, czyli no nie wiem, czy się... Koło... Ale wiesz, to dopiero wtedy zobaczyłam, jak Polska była bogata. Tam były ogromne majątki magnatów. Proszę ciebie. Litwa była bogata, bo my byliśmy Unią. Myślę, tak, że nie ma co sobie uzurpowywać praw mimo wszystko. Ale słuchaj, jakie piękne jest Wilno. Naprawdę jest piękne. Absolutnie, bardzo bogate. A co miałeś okazję w Wilnie zobaczyć? Wszystko to tam, gdzie prowadziła nas pani przewodnik. No to powiedz, gdzie byłaś. Nam, wiesz co, no... Ostra brama. Na cmentarzu na Rosie nie byłaś. Byłam. Byłaś. O. Byłam. Ostra brama, kościoły, uniwersytet. Most. Były opowieści i tak, ale wiesz, jak to jest, jeżeli się jedzie na parę godzin, to się po prostu to wszystko przelatuje. To. No ale ogląd taki, wiesz, który mi został w pamięci, to... Przepiękne miasto, przepiękne i bogate miasto.
No dobrze, no to ja wrócę do tego Tadeusza Konwickiego. Coś mi się tutaj głośnością. Ale ja nie miałam, wiesz, innych, ja nie miałam rodzinnych korzeni z tymi wschodnimi naszymi ziemiami, także... Bo to wydawałoby się, że jest niemożliwe nawet dla mnie, krakowianina, takim oczywistym elementem pejzażu warszawskiego, czy legendarnego pejzażu, to była właśnie postać Tadeusza Konwickiego. Ale był też pisarzem, jak sądzę, takim bardzo ważnym dla pewnego pokolenia wchodzącego około roku 68 w dojrzałość intelektualną. Tak, mamy wypowiedź Macieja Anglerta, reżysera teatralnego, dyrektora Teatru Współczesnego w Warszawie i autora adaptacji, reżysera W niebo wstąpienia w 2002 roku w Teatrze Współczesnym właśnie ta sztuka miała swoją premierę. Jacek Wakar zapytał Macieja Anglerta, kim Tadeusz Konwicki był dla jego pokolenia. W 67 roku wyszły dwie książki. Jedna to było W niebo wstąpienie Konwickiego, druga Mistrzyma pokolenia. Pierwszy raz wydana w Polsce. W moim życiorysie te dwie książki bardzo dużo znaczą, to znaczy one ustanowiły pewien sposób myślenia, czy też widzenia świata, nie tylko z jego mankamentami, ale założenia, że istnieje jakiś ogólny porządek, któremu podlegamy. To znaczy, że można walczyć ze smokiem śmiechem i metafizyką. To jest duże szczęście dla każdego pokolenia, jeżeli pojawia się w tym pokoleniu pisarz, którego ja przewodnikiem stada jakby nazywam. Konwicki pełnił taką funkcję. Myśmy na każdą jedną książkę czekali, dlatego że on w te takie betonowe, siermiężne, gazetowe życie i w to miasto już tak spsiałe, jakieś szare, nagle potrafił wtłoczyć właśnie metafizykę, a jednocześnie zająć się tym, czym się nie zajmowano, czyli tą potrzebą dywagacji zagubionego współczesnego inteligenta w nowym świecie. To było strasznie ważne, a jednocześnie napawało jakąś otuchą. To znaczy, że ja to nazywam, że takie myśli przed zaśnięciem, jakie człowiek ma. Ktoś jest w stanie nagle nazwać, opisać i stworzyć przygodę czytania czegoś, co jest właściwie taką instrukcją do myślenia, a szczególnie dla artystów. To znaczy, jaka jest funkcja społeczna tego, co pisze, jak to oddziaływuje na ludzi. Jest to z krwi i kości nasz autor. To, że staje się uniwersalny i że staje się międzynarodowy, wynika z tego, że pisał do ludzi, którzy tu żyją nad Wisłą, trochę jako kronikarz świata, który jeszcze pamiętał znad Wilejki. Jednocześnie był człowiekiem otwartym i żyjącym wśród ludzi, niewyalienowanym. Może przez to tak trafiał w pokolenie, mimo protestów przecież starszej grupy literatów, że to nie jest zajęcie prawdziwe i powołanie dla pisarza, żeby zajmować się rują, poróbstwem i bohaterami, którzy nie są pozytywnymi bohaterami, którzy nie niosą dalej tradycji właśnie romantycznej, niesionej jako walki narodowo-wyzwoleńczej. No, była obraza w sferze też kulturowej, prawda, języka innego, ale z tego powodu być może Konwicki dla mojego pokolenia stał się naszym pisarzem. On pisał o nas, pisząc o sobie, a różnica jest przecież prawie że pokolenia pomiędzy mną a Tadeuszem Konwickim. Ja uważam Tadeusza Konwickiego za najważniejszego mojego pisarza, jeżeli idzie o moją drogę życiową. I przypuszczam, że ja nawet to mu mówiłem, że to dla mojego pokolenia w gruncie rzeczy był rodzaj pokrzepienia serc, czy dodania otuchy, czy nazwania, czy znalezienia innego świata w tym świecie narzuconym. On nie za bardzo raczej się tak uśmiechał i nie za bardzo chciał uchodzić za jakiegoś przewodnika stada czy mentora, który miał swoich wyznawców, więc teraz to mówię. Sam bym też o tym nie chciał zapomnieć. I jednocześnie nachodzą mnie takie myśli, jak to jest z tą literaturą i z ludźmi. W niebowstąpienie kończy się
Na pewno wrócimy, mówi ciocia Pola, a na to Haran mówi, wrócimy, tak, ale tam. Gdzie? Tam czy tu? I na to wszystko jedno, wrócimy, mówi ciocia. I tak się kończy książka. Ja myślę, że właśnie cały fenomen Tadeusza Konwickiego polega na tym, że on wrócił i tu, i tam. To znaczy, tu został z nami i dalej funkcjonuje jego literatura, a teraz już poznał tę tajemnicę, której poszukiwał Lilek z Niebowstąpienia. Już wszystko wie. Miejmy nadzieję, że tak właśnie jest. Dużo wątków w tej wypowiedzi, ale także coś, o czym już Państwo zaczęliście mówić, że takie balansowanie między z jednej strony jednak powagą, prawda, czasem patosem, jednak tą tradycją romantyczną, jak sądzę, a przełamywaniem jej nieustannym, to tak trochę jak wizja Polski z jednej strony rozpięta od powstania styczniowego do współczesności, a drugiej strony bohater, narrator, ale też jakby autoportret, taki ironiczny autoportret samego pisarza stojącego w ogonku przed sklepem jubilera, jak otworzą w końcu, jeszcze marzącego nie bez sukcesów o ekspediencie z tego sklepu. Co Państwo odnajdywali dla siebie właśnie w takim melanżu bardzo konwickim, jak sądzę? Nawet nie wiem, od czego zacząc. Ile jest tych spraw ważnych. Ja jestem prawie z tego pokolenia, co pan Englert. Jestem niewiele młodsza i też uważam Konwickiego za najważniejszego pisarza w moim życiu. A co mnie zachwycało, nie potrafiłabym teraz tak szybko powiedzieć. I bardzo różne rzeczy. Bo i Bochin, o której nie wspominaliśmy. I takie rzeczy jak Nowy Świat i okolice. Zupełnie inna forma. Właściwie wchłaniałam wszystko. Także wszystkie wywiady, których udzielał. Wszystkie jego najdrobniejsze wypowiedzi. Przecież on od 95 roku nie wydał żadnej książki. A cały czas w jakiś sposób był obecny. Napisał, zdaje się, dla Gazety Wyborczej jakiś taki duży szkic o Mickiewiczu, ale już nie pisał. Jestem niezmiernie wdzięczna Przemkowi Kanieckiemu za to, co zrobił. Za to, że namówił go na te rozmowy, które prowadził jakby z pozycji wnuka. Tak nawet sam o sobie mówił. I cieszę się, że te zapisy są, że możemy do tego wracać. Posłuchamy jeszcze dwóch fragmentów. Tak. I przepraszam, że nie potrafię w tej chwili powiedzieć, co było najważniejsze, bo naprawdę bardzo wiele. Jeszcze na chwilę chciałam wrócić do tej wypowiedzi pana Englerta, który wspomniał, że Konwicki się nie zachwycił tym jego wyznaniem, że jest taki ważny i że, no, że pewnie był takim pisarzem formacyjnym, bo on nie znosił takich uwag. On na przykład się strasznie jeżył, jeśli ktoś powiedział o nim autorytet moralny. Uważał, że jest w tym jakaś agresja, coś nieprzyjemnego. Nie chciał w ogóle, nigdy nie chciał tak być postrzegany. Ja słyszałam nieraz wielu pisarzy zupełnie drugorzędnych, którzy o sobie mówili, my pisarze, czy my poeci. Pan Konwicki mówił o sobie literat. Mnie to wzruszało, trochę bawiło, bo jeśli, kto jeśli nie on był naprawdę pisarzem? Dla mnie w różnych okresach życia różne jego książki były ważne. W którymś momencie najważniejsze stały się te książki, które napisał dla Podziemia, to znaczy Kompleks Polski, Mała Apokalipsa i Rzeka Podziemna. A to dlatego, że tak, ja widziałam w nim pisarza romantycznego i pisarza patetycznego, który jednocześnie się przed tym broni, wyśmiewa się sam siebie, dystansuje. I uważałam, że to jest, jego twórczość to jest fantastyczna lekcja w ogóle, ja nie wiem, czy on by chciał być wychowawcą, ale że, która sprawia, żeby tak powściągnąć trochę cugle i nie popaść jakiś przesadny patos, że my tutaj świat chcemy zbawiać, że jesteśmy tacy wspaniali, nadzwyczajni, walczący i odważni i tak dalej, i tak dalej. I on to pokazywał, to było bardzo prawdziwe, to było czułe. Znaczy jego wyśmiewanie opozycji było pełne
jakby czułości i zrozumienia. Ale to było ważne. Nie chodzi tylko o pozycję, chodzi o ludzi w ogóle. On miał taki stosunek do ludzi, niebywały. Tak, ale mówił, że sekunduje tym mrówom z Nadwisły. Tak. Nie mówił, kocham Polskę, kocham Polaków. Ale pozwolisz, bo nie wynosił czegoś. Pozwolisz. Nie ma głosu. Nie ma głosu. Nie ma głosu. Sekunduję tym mrówom z Nadwisły. Teraz domyślam się, dlaczego mnie nie było słychać, bo Jerzy mną manipuluje tutaj moim głosem. I to jest przyczyna, a ja tu wszystkie urządzenia po kolei sprawdzam. A teraz jesteś słyszalny. Które z nich zabiera mi głos, który z monitorów, tak. Prawda? A teraz się wydało wszystko. A widzisz, jak tam Jerzy pracuje? Widzisz, tak, jakie tak, ruchy? Widzę właśnie widzisz, go tutaj z prawej strony. Tu, tam, on Pegasusa tego? Włączył tak, teraz. Właśnie. I teraz Jurek nie wie, co robić. Ale Mirku, jak żyjesz, słuchaj? Wszystkiego dobrego w nowym roku. Przejechałem już do Warszawy. Myślę, że już teraz będę stabilnie mógł z wami uczestniczyć. Aha. W nowym roku, oby był lepszy. Właściwie rok to on nie ma wpływu ani na nas, ani na nic. Oby lepsi ludzie mnie otaczali w tym roku niż do tej pory. Chyba to ludzie kształtują ten mój lepszy rok, prawda? No tak, tak, oczywiście. Ale jeżeli masz tylko szansę sobie wybrać, to okej. Jeżeli nie masz szansy, bo musisz, nie? Bo są takie, no to nie wiem, to trzeba jakoś to przeżyć, nie? Tak, no zawsze mamy możliwość wyboru. Widz, zobacz, jak to się dzieje, że teraz Jerzy nie może mówić, to może to ja ten cud sprawiłem. Ja jestem sprawcą tego, że on musi słuchać nas dzisiaj, co my mamy do opowiedzenia. Widzisz, stałeś się przewodnikiem stada w ten sposób. Absolutnie, absolutnie nie chcę nawet podejmować tej gałązki. Jurku, ciebie nie słychać, ani nie słychać Tadeusza Konwickiego, znaczy opowieści o nim też nie słychać. Co tam jeszcze masz ciekawego, powiedz, bo tutaj mam jakieś zawieszenie trochę, wiesz? No. Mirku, jak spędziłeś nowy rok? Oj, tradycyjnie, w domu, prawda? Bardzo spokojnie starałem się go spędzić, bo tak jak wiecie, ostatnimi dniami potrzebowałem trochę spokoju, wyciszenia, stabilizacji. W związku z tym tak łagodnie on mi minął. Bo my byliśmy w Gdyni. I tak, ja wiem. Wiem, Jerzy mnie zapraszał, ale niestety tak przewidywałem, że pewnie nie będę mógł pojechać. W tym okresie jakoś trochę takie przeziębienie przechodziłem, ale nic szczególnego już minęło. Tak, ja widzę, Jerzy, cały czas twoje ustawienia dźwięku na moim monitorze, co jest bardzo dziwne. Wymyśla mu najrozmaitsze możliwe biografie. To są takie mikropowieści z powieści. I ta upiorna atmosfera Warszawy tropijskiej, ale właśnie taki źle czarodziejskiej, zrobiła na mnie wtedy ogromne wrażenie. No, wreszcie coś się uruchomiło. Wiecie co, bo po prostu mi się ciągle coś blokuje. Nie wziąłem myszki na smyczy, Ania nie ma myszki i po prostu wszystko mi tu fiksuje. Masz, Mirku, rację, ja cię po prostu tak celowo wyłączam, żeby tobą manipulować. Nie wszyscy mogą dojść do głosu. I tu się z tobą absolutnie zgadzam. Nie, naprawdę kompletnie mi zafiksował komputer, wiesz? Czasami mam tak po prostu, nie mam myszki na kablu i po prostu wszystko to się... A dlaczego nie masz myszki na kablu? Bo zostawiłem w samochodzie, ale mam zapakowany ten samochód tak do dna, więc nie chciałem. Powiedziałem, że i tak nie znajdę, bo nie pamiętam, w której dziurze jest. Mirku, zacząłeś coś mówić, bardzo cię proszę. W międzyczasie pytałeś mnie o Litwę, kiedy ja tutaj batalię z monitorem swoim toczyłem o głos, ale już teraz mam nad nim panowanie. W dzisiejszej dobie cyfryzacji
spotykam się czasami z taką sytuacją, że urządzenia starają się przejąć władzę w moim pokoju albo nade mną, ale jakoś jeszcze sobie z nimi radzę. Więc były to Wielki Ciaj, taka miejscowość i w pobliżu Kłajpedy. Kłajpedy bardzo dobrze poznałem, to znaczy jakie miasto, urbanistykę w tym sensie. Prawda, było to dawno, aczkolwiek powiem szczerze, że pomimo dużo przejechanych kilometrów, bo niestety byłoby ich o wiele mniej, gdyby nie granica z Rosją, gdzie trzeba objechać tą granicę w bezpieczny sposób, no to chętnie bym pojechał po raz drugi. Ja w tym roku byłem zupełnie z przypadku w Rydze na Łotwie i powtarzam już od dłuższego czasu, że jestem bardzo zaskoczony, że ta hanzeatyckość nie dotyczy tylko Bergen, Gdańska i kilku miast niemieckich, ale również zdecydowanie Rygi na przykład, czy Helsinek. Więc jednak to są takie klimaty. Ja pamiętam, moje pokolenie to chyba zostało zarażone właśnie tą radzieckością, prawda, krajów bałtyckich, a tymczasem to jest absolutnie nieuprawnione. Jednak tam znacznie więcej ciekawych rzeczy się działo w tych naszych sąsiednich krajach. No dobrze, Tadeusz Konwicki, za chwilę jeszcze pogadamy. Bo to była rzeczywiście taka przedmarcowa Warszawa. Tuż po marcu jej wizerunek tak proroczo pokazany przez Konwickiego jeszcze się utrwalił. A zwierzę człowieka upiór dlatego, przez bardzo prosty chwyt. Okazuje się, że w literaturze takie proste i mogące uchodzić za sentymentalne chwyty bywają najskuteczniejsze. To jest cudowna fantasmagoria, której pod sam koniec książki, na ostatnich stronicach dowiadujemy się, że to są fantasmagorie śmiertelnie chorego dziecka. I coś w tym zderzeniu było takiego, co chyba najwięcej mówiło o charakterze Konwickiego. Jakiś rodzaj ogromnej, wspaniałej, wizualnej i fabularyzatorskiej wyobraźni zderzony z poczuciem daremności życia. Po prostu koniecznością śmierci, z którą ten dzieciak się godzi na końcu, no ale która jest przecież jak zawsze przerażająco smutna. I kiedy myślałem teraz o odejściu Tadeusza Konwickiego, to tym bardziej myślałem o końcu zwierzę człowieka upiora. I jeszcze może coś takiego powiem, że w obu tych książkach, ale też i w Małej Apokalipsie, w mnóstwie innych książek, on jest autorem takich wyjściowych pomysłów niebywale ostrych i nieomal plakatowych. I ma jakiś taki niebywały dar, że te takie nieomal skeczowe pomysły potrafi w taki sposób opleść niesłychanie delikatnymi fabułami, fantasmagoriami, że one, nie tracąc tej ostrości, stają się nam niebywale bliskie. Po prostu zanurzają się w życie wewnętrzne. Ja myślę, że Tadeusz Konwicki odpłynął z przeszłością, pozostał tylko ze słowami tych, którzy żyli w tamtym pokoleniu. Dlatego tak sobie pomyślałem, że ciekawy jestem, co jest dla was inspiracją literacką, Grażyno i Mirku. Co was najbardziej pasjonuje? Bo Anna Ficek, to wiem, że Barańczyk, bo on mówił od tyłu, tak jak ona. Więc ona się tylko solidaryzuje z tym. No i mówi, że nie tylko. A co jeszcze? Nie, to by była bardzo długa lista, gdybym miała zacząć wymieniać. Nie, no to jestem proszę w stanie. To się ona nie jest w stanie, bo Barańczak tylko dlatego, że on od tyłu też mówił tak Barańczak, jak on. Barańczak fenomen języka, tak, ale jest cała lista długa. Jaka? Autorów Pusta. Nie tylko polskich. No, ale dlaczego Barańczak? O Barańczaka pytam. Kiedy indziej. No i popatrzcie, i się rozmawia o literaturze z Anną Ficek, a ona po prostu się okazuje, nic nie ma do powiedzenia na ten temat. Grażynko, jakie inspiracje literackie dla ciebie? Co ty lubisz najbardziej? Najbardziej lubię Wisławę Szymborską i Władysława Broniewskiego. Władysław Broniewski, mam książkę jego, z jego ostatnimi wierszami. To chyba ten debil ostatnio też go cytował, tak mi się coś wydaje. To nie, naprawdę. To te wiersze ostatnie Władysława Broniewskiego
to są dla mnie tak, takim, wiesz, one są takim przeżyciem, właśnie dramatu życia. Moja szkoła podstawowa była imienia Władysława Broniewskiego, no ale co pamiętasz w takim razie z jego wierszy? Jest to, te ostatnie wiersze to były po śmierci tragicznej jego córki Anki i wcześniej jeszcze zmarła jego żona i to wszystko spowodowało, że on właściwie już te wiersze pisał jakby nie chciał ich napisać, ale one zostały napisane. I one są właściwie proste, ale są wstrząsające. Ja musiałabym, wiesz, zacytować, a nie mam tego przy sobie. Ale, bo mam... Proszę. Jakie na przykład wiersze? Wiersze do Anki. Anko, córko, bzdurko. No naprawdę, wiesz, są wstrząsające dla mnie. Już poszukam. Mirku, a dla ciebie co? Sposób. To znaczy ten tomik, który ja mam, to się nosi tytuł, że wypinam się na wszechświat, coś takiego. Zaraz poszukamy. Bo mi się tu podwójnie zaczęło włączać. Mirku, a dla ciebie inspiracją co? Zaraz poszukamy Broniewskiego. Poszukuj. Dla mnie inspiracja to jest każdy dzień niesie nową. Właściwie może dzień to nie, ale tydzień. Każdy tydzień coś nowego mi przynosi. Wiesz, ja kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, urzekł mnie jeden z pierwszych wierszy, bardzo taki, który, nie wiem, pewnie był on objęty jakimś programem nauczania. Wydaje mi się, nawet nie dociekałem tego. Teraz się nad tym tak zastanowiłem, dlaczego. To Wiesławy Szymborskiej, bez tej miłości można żyć. I od tego czasu jakoś tak się bardzo przejąłem poezją, literaturą, czytelnictwem. Później bardzo mocno urzekł mnie pan Tadeusz, którego uczyłem się wytrwale na pamięć. Ojej, i znasz coś, Mikołaj Miller? Oj tak, znam dużo, żeby nie powiedzieć procentowo ile, ale jeszcze pamiętam bardzo wiele, co też bardzo często wykorzystuję na lekcjach informatyki przy okazji, a to, bo to takie ma związek, informatyka i pan Tadeusz, to prawie jedno i to samo. O roku ów. Pamiętasz o roku ów? Mirek, pamiętasz o roku ów? Nie pamiętam. A o chmurach? Ale mówisz o scenach z pana Tadeusza? Tak. O pana Tadeuszu. No Litwo znasz? Litwa to jest takie, wiesz tam, każdy Litwę to zna, pewnie każdy obywatel, podejrzewam, natomiast... Bo on nawiązuje do Kochanowskiego. Tak, Kochanowski również był okres w moim życiu bardzo szeroko, od białych mokasynów jego począwszy, i poprzez przechodzeń przez całą tą literaturę, przez wszystkie wiersze, też byłem zafascynowany swego czasu Kochanowskim. I tak ta fascynacja, wiecie, w piątej klasie technikum, w której chodziłem, lądowała na Cyprianie Kamilu Norwidzie, bo wydawało mi się, że taki w osamotnieniu poeta został niedostrzeżony. No i postanowiłem z niego też zdawać maturę, co też uczyniłem. Więc jako jedna osoba w szkole z takiego trudnego tematu podjętego od fortepianu Chopina, począwszy przechodząc przez wszystkie kolejne, jak ideały sięgały bruku, udało mi się zdać tę maturę. Także. Ideały sięgały bruku. Znalazłeś coś w New Yorku? No znalazłem, właśnie pokazywałem Annę. No pokazywałeś, tak. To co, że ból się nie zmienia od wieków i pokoleń. Jest stale ten sam podejść bliskiego człowieka. Tak. Ale wiesz, to było, to jego pisanie tych wierszy było takie jakby od niechcenia. Jakby nie chciał, ale pisał. I one są takie naprawdę... Mówisz o Broniewskim. Tak. Słuchajcie, to ja bym chciał
Bo to nie to tam na bagnet broni, wiesz. Ja bym chciał was zaprosić na Nowosielskiego na Podlasiu, dlatego że przy tych wszystkich naszych ostatnich fantastycznych spotkaniach, mieliśmy ostatnio spotkanie na Pomorzu, na którym Grażynka była, prawda, że było fantastyczne? No tak, naprawdę było fantastyczne. Wiesz, tyle, wiesz, to świetnie, no naprawdę było super. No, tyle zobaczyłam różnych fajnych miejsc. Tylu ludzi. Następne będzie w marcu na Podlasiu, a wcześniej jeszcze w lutym będzie, jak Anna załatwi, w Pałacu Radziwiłłów pod Warszawą. Nie wiemy gdzie, ale gdzieś będzie. Nie no, wiemy. No tak, wiecie, no. Ale to, co było, wiesz, i Gdynia, i ten teatr szekspirowski, wiesz. I ten hel, i to wszystko. Ale dobrze, że o tym mówię, że ja Annę przetestuję, bo ja go... I nietoperki, no. Anna znawca Barańczaka, to ciekawe, co ona wie o Szekspirze. Anna, co no, o Szekspirze nie wiem, wiem tylko, że Barańczak znakomicie tłumaczył nie tylko Szekspira. Absolutnie wybitnym tłumaczem był. Tak, tak. I to był Szekspira, tak. Ja niestety nie mam wśród ulubionych twórców. Dobrze, to w takim razie wracamy do tropu Jerzego Nowosielskiego, znanego polskiego rzeźbiarza, malarza. Jesteśmy na Podlasiu, a tam pojedziemy w marcu. Ojej, ojej, ojej. Ojej, ojej. Ojej. Nie będzie, proszę bardzo. Średnio, szczerze mówiąc. Inna. Nie powiedziałbym, że abstrakcyjna. Po prostu jest inna. Do mnie przemawia. Nie jest to typowe, to na pewno. No, niektóre rzeczy są bardzo kontrowersyjne. Dla mnie nie jest to problem. Dla mnie liczy się forma, liczy się kolor i kompozycja. Dwuznaczności. Kupiłaby sobie pani taki obraz do domu? Chyba nie. To są obrazy uczciwego malarza. To są bardzo dobre obrazy. Jedne z lepszych. Sztuka Nowosielskiego do dzisiaj budzi tyle kontrowersji, co i zachwytu. Nowosielski niemal przez całe życie związany był z Krakowem. Tam przyszedł na świat i tam w 2011 roku zmarł. Jego religijne dzieła malarskie nadal zdobią świątynie prawosławne, grekokatolickie i rzymskokatolickie. Prace świeckie znajdują się w muzeach, galeriach oraz prywatnych kolekcjach na całym świecie. Na mapie artystycznych realizacji Nowosielskiego jest również Podlasie, z którym artysta zawsze czuł się blisko związany. Tereny te miały dla niego wymiar eklezjalny. Jako prawosławny z wyboru czuł powiązanie z mieszkańcami tego regionu, z jego tradycją. Szczególnie mu więc zależało, by Podlasie, gdzie zachodzi spotkanie kultur i kultów, było nasycone jego sztuką. Zacznijmy jednak od początku. Jerzy Nowosielski urodził się 7 stycznia 1923 roku w trudnych realiach II Rzeczypospolitej. Polska w tym czasie była zróżnicowana etnicznie i religijnie. Jego rodzina, jak w soczewce, skupiała ten stan. Matka Hanna była Polką pochodzenia austriackiego wyznania rzymskokatolickiego. Ojciec Stefan był Łemkiem, związanym z cerkwią grekokatolicką. Niełatwo było dorastać w atmosferze takiego rozwarstwienia. Być może dlatego mały Jurek od zawsze był zamknięty w sobie. To widać na zdjęciach, że on jest taki bardzo wsobny, że jest bardzo taki skierowany jakby do wewnątrz. Miał całą czułość i troskliwość swoich rodziców i wychował się w pełnej rodzinie jakby. Zaopiekowany, kochany. Natomiast no, coś wisiało w powietrzu i coś było w sytuacji tej rodziny też, takiej wielonarodowościowej, wielowyznaniowej, jakieś napięcie, które powodowało, że on uciekał do takiego swojego świata jakby. Do tego dochodziła traumatyczna przeszłość. W czasie I wojny światowej zmarli jego dwaj starsi bracia. Nowosielski wychował się w domu, gdzie duże portrety tych braci wisiały na ścianie i myślę, że jakoś się wychował w cieniu ich życia i ich śmierci. Każdy z rodziców chciał dobrze dla syna na swój sposób. Od samego początku Nowosielski
jak gdyby poznawał i znał rozmaite kościoły, rozmaite obrządki. Miał w pewnym sensie wybór. Ogromną fascynacją darzył właśnie liturgię wschodnią i zawsze mówił, że to tam w tej cerkwi, jakby narodził się duchowo. Dla Nowosielskiego szczególnie ważne były wizyty w dwóch miejscach. Najpierw była Ławra Poczajowska, gdzie on jeździł z ojcem jeszcze jako, nie wiem, 10-12-letni chłopiec. To był taki wpływ właśnie bardziej liturgii obrzędu. Natomiast Muzeum Lwowskie, no to było takie, to były pierwsze arcydzieła, jakie on zobaczył w życiu. I tam Nowosielski zobaczył no, swoje korzenie, jakby swoją tożsamość. On się mógł z tym jakoś identyfikować. I no, zupełnie jakby oszalał. Doświadczenia te, jak sam po latach wspominał malarz, ustawiły go na całe życie. W momencie wybuchu II wojny światowej Nowosielski miał 16 lat i ogromną potrzebę nauki. W 1940 roku rozpoczął studia w specyficznej placówce, która stała się dla niego całym światem. Wiadomo, że w czasie wojny Niemcy nie pozwalali Polakom na normalne kształcenie powyżej szkoły powszechnej. W Krakowie przetrwała taka szkoła, która oficjalnie była szkołą rzemieślniczą. Nieoficjalnie to była po prostu zakonspirowana Akademia Sztuk Pięknych. To była Kunstgewerbeschule, czyli Instytut Sztuk Plastycznych. Oni się najwięcej uczyli sami od siebie, jak gdyby, bo tam rzeczywiście była to taka poszukująca młodzież. Więc gdzieś tam sobie wykradali, czy wypożyczali nieoficjalnie jakieś książki o sztuce awangardowej, zachodniej, gdzieś tam to próbowali. Innego rodzaju wiedzę Nowosielski zdobył w podlwowskim Uniowie. W czasie wojny był przez rok w nowicjacie, w ławrze świętego Jana Chrzciciela grekokatolickiej. Studyci to było takie zgromadzenie, które odrodził jak gdyby metropolita szeptycki i ich celem, ich powołaniem było wracanie do korzeni chrześcijaństwa, do teologii i do sztuki sprzed schizmy. On zawsze podkreślał, że bardzo wiele się tam nauczył, zwłaszcza takiej kultury liturgicznej, ikonografii. W zetknięciu z wojenną rzeczywistością w Jerzym Nowosielskim zaszły istotne zmiany. Nie zachowało się nigdzie świadectwo Nowosielskiego, który by powiedział wprost: utraciłem wiarę, bo... On paradoksalnie utracił wiarę pod koniec swojego pobytu w ławrze w czasie wojny, wtedy kiedy naokoło obserwował unicestwianie Żydów i zagładę getta żydowskiego. Ten obraz tych zwłok wywożonych wozami, przykrytych jakąś plandeką, która się osuwa, nagich ciał, to było tak mocne przeżycie, no, że można stracić wiarę w Pana Boga, prawda? Po okupacji pokolenie zarażone życiem działało niezwykle intensywnie. Nowosielski poszukiwał własnego wyrazu. Był wolnym słuchaczem w Akademii Sztuk Pięknych. Związał się z awangardową grupą młodych plastyków, która nawiązywała do tradycji grupy krakowskiej. Przez 3 lata był asystentem Tadeusza Kantora w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Jego prace były prezentowane szerszej publiczności. W 1949 artysta ożenił się z Zofią Gutowską, koleżanką ze studiów, by po roku, z powodu trudnej sytuacji, przeprowadzić się do Łodzi. Państwo nowosielscy w Łodzi spędzili kolejne 12 lat. Lata powojenne odznaczały się pogłębieniem kryzysu sztuki sakralnej. Tylko nielicznym udawało się odnosić sukcesy na tym polu. Najsłynniejszym i najbardziej aktywnym wtedy malarzem wnętrz i dekoracji cerkiewnych był Adam Stalonen-Dobrzański, starszy kolega Nowosielskiego właśnie z krakowskiej cerkwi. I to on wciągnął Nowosielskiego jak gdyby do realizacji polichromii i malowali wspólnie zarówno w kościołach katolickich, jak i w cerkwiach. Także oni w jakiś sposób się rozumieli i mieli podobne widzenie sztuki i jej miejsca w kościele. Na początku lat 50. ksiądz Włodzimierz Dorożkiewicz, przyszły metropolita Polski Bazylii, zaproponował Stalonen-Dobrzańskiemu pracę przy wystroju wnętrza nowo budowanej cerkwi w Gródku. Profesor zaprosił do swego zespołu Nowosielskiego. Polichromia, która powstała, była wyjątkowa, była właściwie kanonicznym podejściem do rozwiązania wnętrza. Niewiele mamy takich obiektów, które są tak tutaj na Podlasiu interesujące. Nowosielski zawsze dostawał jakąś część polichromii
do wykonania i myślę, że już w tych pierwszych realizacjach było widać jego indywidualną i bardzo silną kreskę. Szczególnie tutaj lewa część świątyni, czyli północna część, była dziełem Nowosiłskiego, ale i fragment Nawy. Wspaniale skomponowane, dające jakąś syntezę sztuki współczesnej, sztuki ikonograficznej. Wierni nie od razu zaakceptowali wizję artystów, oczekiwali właśnie takiego uładzonego malarstwa, takiego, z którym się spotykali bardzo często. Polichromia została dokończona właśnie w takim bardzo interesującym i bardzo pięknym stylu. Prace nad polichromią trwały w latach 51-54. W roku 55 w cerkwi pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy powstały wspaniałe witraże. Adam Stalony-Dobrzański wprowadził witraż do cerkwi, ale witraż figuratywny. Przeszklenia okienne w cerkwiach się pojawiały, natomiast nigdy w historii nie były tak mocno sprzężone z ikonografią zakorzenioną w tradycji bizantyńsko-ruskiej. Była to pierwsza poważna wspólna realizacja krakowskiego duetu, zarazem ich debiut na Podlasiu i w Świątyni Prawosławnej. Obaj miło wspominali ten okres, zwłaszcza Nowosielski. Podlasie zawsze było dla niego ważne. On zawsze wspominał, jak właśnie dojeżdżali do Waliu. Potem gdzieś po nocy wśród wyjących wilków, gdzieś tam do tej cerkwi w Gródku docierali. I miał bardzo takie wyraziste właśnie wspomnienia z tamtych lat i duży sentyment. Jerzy Nowosielski napisał jeszcze dwie ikony do Grudeckiej Cerkwi, Zwiastowania i czterech ewangelistów, które znalazły się na carskich wrotach. Szybko okazało się, że artyści zagoszczą na Podlasiu dłużej. Proboszcz parafii w Dojlidach docenił pracę przyjezdnych. Ksiądz Pasternacki, widząc to wielkie dzieło i piękno tej polichromii, zapragnął mieć równie piękną w swoim kościele. Oczywiście oni się zgodzili. W 1953 roku wykonali polichromię cerkwi w Dojlidach. Ta realizacja potwierdziła klasę i nowatorskie podejście twórców. Nowosielski wykonał tu samodzielnie sceny figuralne. Tych dwóch artystów nie było malarzami ikon, nie było malarzami nawet sztuki sakralnej. To byli malarze piękna. Piękno nie działa na zasadzie harmonii, tylko na zupełnie innych zasadach, na poszukiwaniu harmonii w dysharmonii. W latach 54-55 Adam Stalony-Dobrzański wykonał dość zaskakującą polichromię w cerkwi świętego Mikołaja w Michałowie. Jest ona wyraźnie inspirowana drewnianą architekturą sakralną Małopolski. Na tych deskach sosnowych, takich prostych form, niezwykle kolorystycznie żywych, i że jest w tym trochę z ludowej wycinanki, trochę właśnie z jakichś takich szablonów tutaj lokalnych. No więc są dwa miejsca, mamy wskazane Grudek po Białegostoku, a jeszcze do Iligi właśnie z Anną tu wymieniamy uwagi. Monika Koszuchowska, taka nasza też mediatorka, która mieszka na Dojlidach, ale ja bym powiedział jeszcze więcej, na Dojlidach mieszkała nasza cudowna, wspaniała Iwona Zaborowska, myśmy tam jeździli do niej, a jeszcze na tych samych Dojlidach jest sławetny browar Żubr. Natomiast rzeczywiście te nasze spotkania z Iwonką, nie byłem kompletnie świadomy, że właśnie na tych Dojlidach takie piękne dzieło jest. Koniecznie musimy tam pojechać.
Nowosielski, jeśli już, to tylko w minimalnym stopniu uczestniczył w pracach, ponieważ akurat wykonywał polichromię w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie. Do swojej pierwszej samodzielnej realizacji namówił go ksiądz Jerzy Klinger. W Grodzisku, w powiecie siematyckim, w cerkwi pod wezwaniem świętego Mikołaja Cudotwórcy, znajduje się kolejne świadectwo działalności Jerzego Nowosielskiego na Podlasiu. Chodzi o pasję, którą artysta wykonał w 1955 roku. Ale już nam się pulpo otwierało. Co za ciekawe historie. No, musimy częściej robić takie spotkania. Konwicki, Nowosielski, Barańczak, Anna Ficek. Dzisiaj takie ciekawe spotkania i przygotowanie do Białymstoku będziemy na Podlasiu już w marcu. No dobrze, no więc to w ogóle bardzo, bardzo ciekawy wątek. Co nas inspiruje? Spróbujemy jeszcze namawiać inne osoby, żeby zechciały o tym. Zostało nam 3 minuty, w związku z tym takie wasze głosy na koniec. Może Anna Ficek najpierw się wypowie. Bardzo proszę, Anna. Ja tylko tyle, że przypominam, że w lutym spotykamy się na wyjazdowych, bezpośrednich, jak to się mówi, w realu spotkaniach dwudniowych w okolicach Sandomierza lub w Sandomierzu i na Mazowszu. 10-11 lutego, chyba dobrze pamiętam, 24-25 lutego. Jurek, wyślę informacje do was wszystkich. Ale może my się spotkamy w Bydgoszczy u Mirka. Bo Mirek w Bydgoszczy niezależnie powinniśmy się spotkać w końcu. Bo Mirek ma tam fajne zaplecze, to tam można zrobić obrady, a nocleg można załatwić w Bydgoszczy u tych. Jak się o was mówi, Mirku? Kim wy jesteście? Że się z was śmieją ci z Torunia. Nie mam pojęcia. O kurczę, zaraz ci powiem, przypomnę sobie, bo wy jesteście. Ale może u ciebie faktycznie zrobię, bo Bydgoszcz jest w ogóle bardzo pięknym miastem, gdzie w różnych miejscach są różne ciekawe rzeczy. Nie ryzykowałbym z tą wielkością, ale... Nie no, duże miasto, przepraszam cię, jeżeli ma filharmonię w samym centrum. Mhm. Miast w Polsce ma filharmonię. Macie filharmonię, prawda? Tak. No. No to jedna z Polski na filharmonii. Wcale to nie jest takie znowu powszechne. Dobrze, będziemy myśleć. Grażynko, Anna jeszcze prosiła mnie, że jeszcze coś chce powiedzieć. Proszę bardzo. Nie, pozdrawiam was wszystkich i do następnego, i do zobaczenia. Pozdrawiam nas czule, proszę. A nie, dzięki Aniu, że jesteś. Grażynko, twój głos na koniec. No, wiesz co, to była dawka. To była dawka potężna wiedzy, ale też spotkania naprawdę z wyjątkowymi ludźmi. To jest takie miłe, ale się kończy. Niszowe, to któż ma stać na straży tej całej cudownej pamięci, która przekłada się na nasze życie, jak nie my? Myślę, że to jest fantastyczne w ogóle wyzwanie. Mirku, twój koniec. Bardzo się cieszę, w ogóle wiem, że tak błądzisz, pojawiasz się ciągle. Ja ci zauważam oczywiście, jak przychodzisz, zawsze się cieszę samą twoją obecnością, nawet jak nic nie mówisz. Także i tym razem bardzo się cieszę, jak możemy rozmawiać, to w ogóle zawsze jest wielka uczta. Tylko na koniec Mirku. Zawsze można by było coś dopasować do tego, że nic nie mówię, czy mało mówię. No ale jak gdzieś... już powie, to powie. Czasami milczenie jest złotem, ktoś tak powiedział. Więc masz rację, miałbym... bo ja tu dzisiaj naklepałem już tyle, ale po prostu wiesz, taki rozmarzyłem się, że może ktoś by mi wytoczył jakiś proces o jakieś takie... Oj, wiesz. Do głowy państwa czy coś. Grażynka jest oburzona po prostu, ale bo ona jest po prostu siedliskiem dobrym. Nie, no to aż nie tak do przesady, ale po co się narażać, po co? Jak to wiesz, tylu się już naraża nas, wiesz. No wiesz, gdyby Żulczyk powiedział, że zachował się jak debil, to by sobie poradził, ale on powiedział, że on jest debilem. A potem wszystkie mamy, które mówią, no cóż, że tajemnicę państwową, niestety za ujawnienie tajemnicy państwowej odpowiada się jak za zdradę. No i cóż mam na to powiedzieć? No właśnie, te słowa, one są bardzo ważne i istotne. Bardzo dobrze to pokazałeś teraz, Jerzy. No właśnie, widzisz, a ty to rozumiesz, czujesz ten klimat. Tak. Zobacz, jak goebbelsowskie metody potrafią działać, a jednocześnie jak piękno również może działać. Tak. Tacy jesteśmy, mamy słowo jako narzędzie i można nim siepać po prostu i niszczyć,
a można nim też budować. Mnie się jednak bardziej podoba świat, czas budowania. Bardzo wam dziękuję za ciekawe spotkanie. Każda taka inspiracja jest cenna. Grażynko, jutro się nie spotkamy, bo ja mam o 10:00 mediację, drugą część, dość taką ważną, więc nie chciałbym potraktować tego jakoś tak zlekceważyć. Okej. Jutro wracam do Wrocławia, także będziemy działali razem. Dobrze. Dużo ciekawych rzeczy teraz jeszcze przez zimę będzie się działo. Czekają nas nie tylko spotkanie Anny, spotkanie w Białymstoku, ale podróże. Trochę podróży się szykuje. Madryt będzie na pewno, będzie Marsylia, będzie Manchester, będzie Walia, będzie Cardiff. Słuchajcie, same nowości, same ciekawości, same w ogóle nadzwyczajne rzeczy. I kukułeczka kuka. Tak, wam kukułeczka kuka i dziękuję. Niedziela, Grażynko. Spotkamy się w niedzielę. No. Niedzielę o noblistach pogadamy. A jakie dwa masz nobliste? A, to tajemnica. No dobrze. Dziękuję wam. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, że jesteś i Ania.